Cześć, z tej strony Wiesław. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co to takiego w ogóle jest Smart TV. No bo to jest nazwa, którą widzicie na pudełkach telewizorów w sklepach. I ja Wam dzisiaj właśnie chciałbym przybliżyć, co to w ogóle jest Smart TV, jak również przedstawić Wam różne systemy, które występują u różnych producentów telewizorów, jakie mają plusy bądź minusy i to wszystko w dzisiejszym filmie. Telewizory już dawno przestały służyć tylko i wyłącznie do oglądania telewizji. Taki Smart TV, jak mówiłem, podłączony do internetu, daje nam dostęp do potężnej bazy różnego rodzaju treści. Pierwszym systemem Smart, który poruszymy dzisiaj, będzie system oferowany przez firmę Samsung. Co prawda sam system nazywa się Tizen, natomiast to, co klient widzi po naciśnięciu przycisku Home, to jest Smart Hub, który jest bardzo przejrzysty. To jest system, który jest bardzo szybki, bardzo responsywny. System, który pozwala Wam na przykład personalizować sobie aplikacje, których używacie na co dzień. No bo załóżmy, że mamy aplikacje, których używamy częściej, a niektóre używamy rzadziej, więc te, które używamy częściej, mogą być na początku naszej listy. Jest to system, który posiada bardzo bogaty sklep z aplikacjami. Mało tego, aplikacje tam są posegregowane treściowo, czyli możemy szukać aplikacji, które dostarczają nam wideo, aplikacje, które dostarczają nam gry, czy na przykład aplikacje, które dostarczają nam sport. Smart Hub Samsung daje również dostęp do przeglądarki internetowej, czyli nasze ulubione portale, które odwiedzamy na co dzień, możemy oglądać na dużym ekranie. Kolejną sprawą jest to, że telewizor Samsunga może być jakby centrum domowej rozrywki i zarządzania inteligentnym domem. Dzięki aplikacji Smart Hub na telewizorze możemy mieć dostęp na przykład do inteligentnej kamery i widzimy, kto stoi przed naszymi drzwiami. Więc powtórzę, Tizen od Samsunga, Smart Hub to nie tylko dostęp do potężnej bazy informacji w internecie, to nie tylko bardzo łatwe wyszukiwanie tych treści łącznie z wyszukiwaniem głosowym, ale również zarządzanie całym naszym inteligentnym domem. Vida to Smart TV od marki Hisense. Czym się charakteryzuje system Vida? Otóż jest to również system pełnoekranowy. Jest to oprogramowanie, które pozwala na dostęp do różnych treści w internecie. Jest to oprogramowanie, które jest bardzo szybkie i responsywne. I tutaj wiem z pewnych źródeł, że niezależnie od modelu telewizora, w telewizorach Hisense ten system działa bardzo, ale to responsywnie. Ciekawą funkcją Vida jest przeszukiwanie i to przeszukiwanie głosowe w języku polskim. Jest to bardzo wygodna funkcjonalność, pozwalająca sprawdzić nam, która jest godzina, jaka jest pogoda, czy wyszukiwać treści w internecie. Panasonic skądinąd ma bardzo polsko brzmiący system operacyjny w swoich telewizorach, który nazywa się My Home Screen. No oczywiście jest w pełni po angielsku. I tu jest taka ciekawostka, ponieważ firma Panasonic jakby w niższych modelach swoich telewizorów stosuje Android czy Google TV. Natomiast w wysokich modelach telewizorów stosuje swój autorski system, jeszcze raz powtórzę, My Home Screen, który jest bardzo responsywny, który jest wyświetlany na ekranie, czyli jakby widzimy cały czas to, co żeśmy oglądali i możemy jakby przełączać się między aplikacjami. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Otóż Android TV, który jest stosowany w niższych modelach, nie pozwala na tak zaawansowane kalibracje samego obrazu. Jak wiemy, Panasonic bardzo blisko współpracuje z producentami filmów z Hollywood i ich system operacyjny w najwyższych modelach, na przykład w ich OLEDach, pozwala na dużo bardziej zaawansowany proces kalibracji obrazu, żeby doprowadzić go do perfekcyjnych kolorów i widocznych wszystkich elementów na obrazie. Google czy przeglądarka Google'a to jest coś, co używamy na co dzień. Natomiast jest to również producent systemu operacyjnego o nazwie Android, który stosowany jest na przykład w telefonach, które mamy w swoich kieszeniach, w laptopach, których używamy, ale również Google jest producentem systemu do obsługi smart telewizyjnego. Mówimy tutaj o Google TV. To system operacyjny, który może stosować w swoich telewizorach bardzo wielu producentów. Dzisiaj skupimy się na dwóch producentach, czyli na producencie Sony, który stosuje Google TV, jak również producent TCL. To oprogramowanie, które pozwala na wszystkie te funkcje, które do tej pory były omówione w różnych systemach smart, jak również ma kilka innych ciekawostek, o których za chwilę. Słuchajcie, to jest główny interfejs Google TV. Tutaj mamy aplikację. Zobaczcie, jak szybciutko można te aplikacje przełączać między sobą. Czyli jest to bardzo system bardzo responsywny. No ale na przykład załóżmy, że ja codziennie bardzo często używam Netflixa. Wystarczy, że przytrzymam go trochę dłużej, kliknę, żeby przenieść, przenoszę tego Netflixa i on już jest na pierwszym miejscu
w moich aplikacjach, czyli możecie sobie na pierwszym miejscu ustawić dokładnie, których używacie na co dzień. Drugą sekcją, która jest, to są rekomendacje treści z różnych serwisów wideo on demand. Tutaj mamy konkretnie Prime Video, tutaj mamy Apple TV, tutaj mamy Disney, ale ktoś powie, okej, ale ja nie mam ani Disneya, nie płacę, ani nie mam Apple'a, ani nie mam Prime Video, ale mam Netflixa. No to jesteście w stanie sobie ustawić tutaj, że tylko i wyłącznie te aplikacje, których macie abonament, są Wam podpowiadane jako rekomendacje. I to jest bardzo fajna zaleta tego systemu. Kolejną zaletą Google TV jest bardzo dobre rozpoznawanie naturalnego polskiego języka, czyli możecie przeszukiwać sobie zasoby telewizora, włączać różne aplikacje, szukać różnych informacji w internecie, używając tylko i wyłącznie do tego mowy w języku polskim. No może co będę o tym mówił? Zobaczcie. Która jest godzina? Jest 14:57. Kolejna rzecz, to fakt jest taki, że możemy tutaj dodawać profile, profile użytkowników. Każdy profil, który dodamy, możemy zdefiniować. Mogą być na przykład profile dla dzieci, czyli automatycznie możemy ustawić ograniczenie, żeby nasze dzieci nie miały dostępu do pewnych treści. Co ważne, jeżeli na przykład mąż i żona ustawiają sobie różne profile, no to wiadomo, że rekomendacja z Netflixa będzie inna dla tego użytkownika i inna dla drugiego. Chromecast wbudowany w telewizory z Google TV to bardzo ciekawa aplikacja, która pozwala odtwarzać materiały, które mamy na naszych telefonach, na naszych komputerach, na ekranie telewizora. Google TV doskonale współpracuje z telefonami, z komputerami, ale również bardzo dobrze współpracuje z inteligentnym domem, a konkretnie rzecz biorąc z urządzeniami, które są inteligentne i mamy u siebie w domu. Czyli jeżeli chcemy zobaczyć, kto stoi przed naszymi drzwiami, to na telewizorze Google TV, jeżeli mamy inteligentny dzwonek, oczywiście zobaczymy. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom w domu możemy przez telewizor przygasić sobie światło, zasłonić rolety, czy sprawdzić, jak wygląda temperatura u dziecka w pokoju. To właśnie jest Google TV. Wszystkie telewizory smart, o których była dzisiaj mowa, jak również wiele innych, możecie kupić w sklepach MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dziękuję bardzo, mówił Wiesław. Cześć!